W 2012 roku grupy terrorystyczne nasiliły proceder porywania zagranicznych dziennikarzy. Aleppo, Syria. Pojechałam do Aleppo na początku listopada. Byli ze mną Mustafa, Jim i John. Chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają linie frontu. Miasto było pełne umocnień i właściwie panowała sytuacja patowa. Wracamy tą samą drogą? Nie. Miałam kłopoty z kamerą i musiałam wrócić do Stambułu. Jim i John kierowali się do Idlibu, gdzie także chcieli zobaczyć front. John pragnął dokończyć materiał o swoim pierwszym porwaniu. Ja wróciłam na tydzień do Stambułu. Oni byli w Idlibie. Za porwanych dziennikarzy i cywilów żądano milionów dolarów okupu. Jedziemy bocznymi drogami. Nasz wspaniały kierowca sprawdza przez telefon, gdzie są posterunki. Powoli pokonuje zakręty, żeby nic nas nie zaskoczyło. Minęliśmy stary posterunek armii syryjskiej. W tamtym okresie dziennikarze nie bali się bomb ani kul. Poważnie niepokoiły nas porwania. Aż się tam roiło od zagranicznych bojowników. Porwania stały się ważnym narzędziem propagandy organizacji terrorystycznych. Wtedy jeszcze rzadko dochodziło do porwań. Mieliśmy fałszywe poczucie bezpieczeństwa i wrażenie, że można swobodnie podróżować. Lecz gdy pojawiało się coraz więcej obcych bojowników, ludziom grożono i porywano ich na kilka dni. Wtedy zaczęliśmy się bać. Biznes ISIS. Porwania dziennikarzy. Nicole czekała na nas w Turcji. Rozmawiała z Jamesem, który powiedział jej, że zbliżamy się do granicy. Później zadzwoniła do mnie. Spytała, co się dzieje, gdzie jesteście. Czekam na was. Odpowiedziałem, że James i John zostali porwani i że ich szukamy. Nie usłyszeliśmy żadnych żądań. Gdy porywacze określą wysokość okupu, pojawia się nadzieja załatwienia sprawy, lecz gdy ludzie przepadają na całe miesiące, sytuacja jest przerażająca. Spadło na mnie ciężkie brzemię odpowiedzialności za życie Jima i Johna. Nie wiedziałam, co mam robić, jeśli porywacze do mnie zadzwonią. Nie mieliśmy pojęcia, od czego zacząć, ponieważ Mustafa nie wiedział, kim byli ci czterej uzbrojeni i zamaskowani porywacze. Mogła porwać ich grupa zainteresowana okupem lub gang, który chciał przekazać ich innej grupie. To mogła być także bojówka islamistyczna, która porwała ich ze względów finansowych albo politycznych. Albo szyici zamierzający sprzedać ich rządowi, który by ich uwięził. Panuje tam wojenny chaos i powszechna dezinformacja. Usiłowałem poskładać tę łamigłówkę. Syria stanowi mozaikę wielu różnych grup interesów.
Najważniejsze jest pierwsze 12 do 24 godzin. Rysowałam wykresy pajęczynowe, a inni dziennikarze pomagali mi je uzupełniać, sugerując, kto może być odpowiedzialny. Wiele osób mówiło, że może nam pomóc w ich uwolnieniu. Po pewnym czasie okazywało się, że nic z tego. Chodziło im tylko o pieniądze. Inni od razu pytali, ile możemy zapłacić. Wszyscy kłamali, bo chcieli pieniędzy. Porwał ich rząd czy przestępcy, a może islamiści, czy raczej bojownicy, którzy na razie ich przetrzymują. Błądziliśmy w mroku i nie wiedzieliśmy, komu można ufać. 14 dni od porwania. Rząd włączył się do sprawy dopiero 2 tygodnie po porwaniu. Lecz nie rozpoczęli śledztwa, tylko usiłowali uzyskać informacje ode mnie. Kłopot w tym, że przysłali do mnie podoficerów, którzy niezbyt rwali się do pracy. Relacja Mustafy Al-Gokary, 7 grudnia 2012. 22 listopada wstali około 9. Poszli do kafejki internetowej, gdzie James Foley połączył się Skype'em z Nicole Tang. Po 25 minutach odjechali taksówką. Mustafa nie zauważył, żeby ktoś ich śledził. Gdy skręcili w drogę gruntową, podjechał do nich srebrny Hyundai, a później ich wyprzedził. Gdy srebrny van się zbliżał, John powiedział: nie zatrzymuj się. Mężczyźni podbiegli do taksówki, krzycząc po arabsku. Grożąc bronią, kazali wysiadać. Przystawili kałasznikowa do głowy Mustafy, kazali mu związać Johnowi ręce. John powiedział do Mustafy: znowu mnie to spotyka. Historia Johna Cantley jest szczególna. Już wcześniej porwała go grupa dżihadystyczna, która wtedy nie należała do Państwa Islamskiego. Po uwolnieniu Cantley wrócił do Wielkiej Brytanii i wziął udział w procesie jednego z członków grupy, lekarza, który wyjechał z Anglii, by wstąpić do tej organizacji. Britain to Syria in order to join this organization. Należałeś do jakiejś grupy, która wtedy tam działała? Do żadnej nie należałem. Byłem doktorem, którego wszyscy chronili. Przez 5 dni leczyłem jego rany. Nie miałem nic wspólnego z tym, co go spotkało. W 2012 roku zetknąłem się z Johnem Cantley i Jerenem Erlenmansem, jedynie jako lekarz. Ludzie w Syrii oraz w rejonach przy granicy z Turcją sądzili, że tych dwóch ludzi aresztowano za to, co John Cantley powiedział policji. Choć to nie musiała być prawda. Byłem zaskoczony, ponieważ uratowałem tych ludzi w strefie wojny. Leczyłem ich, a później zostałem aresztowany. Okazuje się, że tych dwóch świadków nie zeznawało przeciwko mnie, ani nie domagali się mojego aresztowania. Nie sądzę, by John i James zostali porwani z powodu tego artykułu. John w tamtym czasie był już stosunkowo dobrze znanym dziennikarzem, a takie osoby chętniej porywano. So it's
W Idlibie, 5 kilometrów na zachód stąd, są teraz siły Asada. Od kilku dni staramy się tam dostać, ale przejazd nie jest bezpieczny. Będziemy próbować dalej. Za uprowadzenie Johna mogą być odpowiedzialne osoby zamieszane w pierwsze jego porwanie, które pozostały w Syrii. Jako zagraniczni dziennikarze rzucali się w oczy. Przebywali w rejonie Idlibu, gdzie Johna porwano pierwszy raz. Godzinami przesiadywali w kafejce internetowej. Każdy bardzo szybko mógł znaleźć w Google jego zdjęcie i natychmiast wziąć na cel. Wbiliśmy się tu z kilkoma drużynami. Liczą w sumie około 40 ludzi. To duży, otwarty teren. Na lewo od nas biegnie droga. Nie możemy jej przekroczyć. Jest kładka dla pieszych, ale stoją koło niej dwa czołgi T-72. Weszliśmy na zły teren. Możemy się tylko zastanawiać, gdzie jest NATO i dlaczego mamy jedynie kałasznikowy. Z tą grupą więcej nie zwojujemy. Trzeba się stąd jakoś wydostać. Wiemy, że kilkakrotnie rozpoznano ich w Aleppo. Zanim tu wróciliśmy, John często pojawiał się w brytyjskiej telewizji. Było dużo materiału. Mogli go bez trudu rozpoznać. W Syrii walczyło wielu dżihadystów z Wielkiej Brytanii, którzy śledzili brytyjskie media. I to oni mogli go rozpoznać. Na początku listopada pojechaliśmy z Johnem, Jimem i Mustafą do Aleppo. Dotarliśmy na front w dzielnicy zajętej przez rebeliantów. W 2012 do Syrii przybywali zagraniczni dżihadyści. Sądziliśmy, że bez trudu się stamtąd wydostaniemy. Jednak podstawowa zasada jest taka, że nie wolno zbyt długo przebywać w jednym miejscu. To może mieć fatalne skutki. Uwolniła nas Wolna Armia Syrii, która starła się z grupami dżihadystów. Również z grupą, która nas porwała. Kilku bojowników straciło życie. Ich towarzysze na pewno szukali zemsty. Myślisz, że ludzie, którzy was zatrzymali, wiedzieli, kim jest John, kim jest James? Sądzę, że tak. Sprawdzili moje dokumenty i puścili mnie. Powiedzieli, że ich zabierają. Ludzie pytają, dlaczego on wrócił w to samo miejsce, gdzie został porwany. Ja także tego nie rozumiem. Pojechałam tam, gdzie zostali porwani, ale to był zwyczajny odcinek drogi. Mustafa dokładnie opisał, gdzie to się stało. Przez kilka minut jechaliśmy powoli tą drogą, a ja dziwiłam się, że to taka nijaka okolica i myślałam, co Jim i John mogli wtedy czuć.
Nie wiem, czy byli jacyś świadkowie, którzy widzieli, co tu się wydarzyło. Wciąż myślałam, jakie to było dziwne. Lecz gdy ujrzałam to miejsce, poczułam, że mogę ich już więcej nie zobaczyć. Sprawdziliśmy wszystkie tropy, a z Syrii nie napływały już żadne informacje. Po prostu zniknęli z powierzchni ziemi. Jim pracował dla nas jako dziennikarz. Podjęliśmy intensywne poszukiwania. Przez kilka miesięcy nasi ludzie na granicy turecko-syryjskiej wypytywali, kogo tylko mogli. Przechodzili także na stronę syryjską. Niczego się nie dowiedzieli. Zdecydowanie wypierały się tego grupy dżihadystyczne. Twierdzili, że nie należą do państwa islamskiego. Jak się później okazało, kłamali. Ballant twierdzi, że wie coś o porwaniu Jamesa Foleya. Skąd znasz Jamesa? Jak go poznałeś? Pracowałem z nim. Jesteś dziennikarzem? Nie, ale pracuję z dziennikarzami. Byłeś przetrzymywany z Jamesem Foleyem? Przyjacielu, proszę cię. Jeśli chcesz, to przyjedź tu. Pomogę ci. Zdobędziesz dobry materiał. To ISIS cię porwał, gdy byłeś z Jamesem? Nie chcę o tym mówić przez telefon. Dlaczego? Nie rozumiem. Gdy przyjedziesz, to zrozumiesz. Dziękuję. Myślę, że on kłamie. Gdy w kwietniu 2013 roku Bagdadi ogłosił powstanie w Syrii Państwa Islamskiego, jego działaniami na terenie prowincji Aleppo kierował Amru al-Absi. Do tej prowincji przyjeżdżało najwięcej dziennikarzy. Także tam najwięcej ich porwano. Gdy Absi objął Aleppo, liczba porwań znacznie wzrosła. Do porwań dochodziło już od początku wojny domowej. Porywano bogatych Syryjczyków, by zdobyć środki na walkę. Gdy bogaci Syryjczycy wyjechali, bojownicy zaczęli porywać cudzoziemców. Stało się to doskonałym sposobem na finansowanie różnych organizacji. Bojownicy porwali Johna Cantley i Jamesa Foleya i sprzedali ich innej organizacji za najwyżej 10 tysięcy dolarów. Te same małe pieniądze, ale oczywiście inni ludzie. Zawieźli nas do starej fabryki chipsów. Przez te 45 dni dużo widzieliśmy. Zamykali w niej przeważnie dziennikarzy. To była główna kryjówka ISIS w Syrii. Więzili tam ważne osoby. Ludzi, za których mogli uzyskać okup. W pewnej chwili Państwo Islamskie postanowiło zgromadzić jak najwięcej zagranicznych dziennikarzy. Może uznali, że okażą się dla nich cenni. Może staną się kartą przetargową. Prawdopodobnie chodziło o prestiż. Grupa, która miała najwięcej zachodnich zakładników, była najsilniejsza. To bardzo dziwne, że przez cały rok nie usiłowali się z nikim skontaktować. Zobaczmy.
Przetrzymywano tam zagranicznych dziennikarzy. Było 4 Francuzów, których wypuścili, a także James Foley, Stephen, Peter oraz inni dziennikarze. Omar Al-Khani z Reutera. Jeden z młodych belgijskich rekrutów Absiego, Yeyun Bonting, o którym pisałem w New Yorkerze, stchórzył tuż po przyjeździe i został zakładnikiem w grupie, do której chciał się przyłączyć. Już po powstaniu Państwa Islamskiego trafił do tej samej celi w Aleppo, gdzie przetrzymywano Jamesa Foleya, Johna Cantley i niemieckiego zakładnika, Tony'ego Nefkirka. John i James powiedzieli Yeyunowi, że porwała ich Jabhat al-Nusra i po kilku zmianach miejsca pobytu trafili do szpitala w Aleppo, który był pod kontrolą ISIS. Zawsze mieli zasłonięte oczy, więc nie wiadomo, w czyje ręce przechodzili, jednak w pewnym momencie byli zakładnikami ISIS. 350 dni od porwania. Pierwszy e-mail od porywaczy otrzymaliśmy w listopadzie 2013 roku. To był moment przełomowy. Wiedzieliśmy już, że Jim żyje i że odezwali się jego porywacze, choć nadal niewiele o nich wiedzieliśmy. Na pewien czas znowu zamilkli. Mamy Jamesa i chcemy negocjować. Nie zrobimy mu krzywdy, ale nie możecie kontaktować się z mediami. Często w rękach porywaczy bardzo plastyczne narzędzie. Mogą zadzwonić, a później poczekać 2-3 miesiące, zanim znowu się odezwą. Później mogą nastąpić intensywne negocjacje, gdy porywacze odzywają się prawie codziennie. Im bardziej dana grupa jest doświadczona, tym lepiej wykorzystują takie narzędzia, by wywrzeć konieczne napięcie i uzyskać rezultat, o jaki zabiega. Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie wypłacał okupu grupom terrorystycznym przetrzymującym amerykańskich zakładników. Może stać się to tematem ważnej debaty publicznej. To trudna sprawa, szczególnie dla rodzin. Co do zakładników europejskich, to prawie w każdym przypadku rządy angażowały się w negocjacje. Płaciły cały lub część okupu. I wtedy państwo islamskie zwalniało zakładnika. Zabijając francuskiego zakładnika, nie osiągnęliby tego, co w przypadku Amerykanina. Amerykanie przyjęli zasadę odrzucenia negocjacji. Fakt, że niektórych zakładników uwalniano, a innych nie, świadczy o stosowaniu podwójnych standardów. Ludzie porywający zakładników wybierali Francuzów, Włochów i Hiszpanów, bo wiedzieli, że dostaną za nich okup. Jeśli rząd ogłosi, że będzie negocjował uwolnienie zakładników, wtedy każda grupa terrorystyczna na świecie uzna, że jeśli porwie Amerykanina, to może liczyć na negocjacje. I wtedy do akcji wkraczają dyplomaci, międzynarodowi biznesmeni i tak dalej. Dlatego rząd musi odmówić negocjacji. Amerykański rząd nie troszczy się o porwanych dziennikarzy. Wymawiają się tym, że nie chcą wspierać terrorystów. Amerykanie wolą przedsięwziąć akcję militarną. Zakładników uwolnią śmigłowce, Black Hawk i oddziały dowództwa połączonych operacji specjalnych. Jednak oni nie znają miejsca ich pobytu. Nie miałam pojęcia, gdzie ostatnio ich przetrzymywano. Siły specjalne też tego nie wiedziały.
Tak jak prezydent mówił, pragniemy dołożyć wszelkich starań, by zakładnicy zostali uwolnieni. 589 dni od porwania. Wróg zawsze ma coś do powiedzenia. Nie zdołali ich uratować. To było drogie, niebezpieczne i nie udało się. Jeśli żołnierze sił specjalnych ruszają do akcji i na miejscu nie zastają zakładników, to czy warto było przedsiębrać taką operację? Należy sprawdzić, kiedy uzyskano informację. Może zakładników przeniesiono już w inne miejsce. Ile ryzykują Amerykanie podejmujący akcję? Czy mogą na niej ucierpieć znajdujący się tam cywile? Nie warto ryzykować życia żołnierzy sił specjalnych, jeśli informacje są stare i zakładnicy mogą być gdzie indziej. Podejrzewali, że ich tam nie ma i mimo to wysłali oddział SEALS. Chcieli ich ratować? Nie sądzę. Posłali ich po telefony, laptopy, po informacje, które mogli później wykorzystać. O to chodziło w tej misji. Przenoszono nas mniej więcej co miesiąc, a operacje przeprowadzono wiele miesięcy po tym, jak otrzymali od Francuzów czy Hiszpanów informację, że oni tam są. Misja ratunkowa wiąże się z wysokim ryzykiem. Nie chodzi tylko o żołnierzy, lecz także o zakładników. Dlaczego czekali aż do lipca? Dręczy mnie wiele pytań. Czemu uznano, że misja zakończyła się powodzeniem? Zależy, jak definiujemy sukces. Nie udało się uwolnić zakładnika, lecz zakończyła się sukcesem, ponieważ żołnierze wrócili do domu. Nikt nie zginął, nie dostał się do niewoli. Jim. John. Jim i John. Mary? Nauczyciel. W Anglii to imię żeńskie. Jesteś dużą dziewczynką. Johna Cantley i Jamesa Foleya uprowadzono w 2012 roku i aż do 2014 nie było o nich żadnych wiadomości. Nagle propagandy państwa islamskiego, a także narzędziem polityki zagranicznej. Szumowiny, które przetrzymywaliśmy, ośmieliły się wejść do jaskini lwa i zostały pożarte. Mieliście wiele okazji, by jak inne kraje wynegocjować okup i dać im wolność. Zaproponowaliśmy także wymianę na więźniów muzułmańskich, takich jak Afia Siddiqui, jednak okazało się, że to was nie interesuje. Powiedzieli, że stracą Jima w odwecie za amerykańskie bombardowania, do których doszło nieco wcześniej. 635 dni od porwania. Terroryści ISIS ścieli porwanego amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. Domagali się za Jamesa Foleya okupu w wysokości 100 milionów dolarów. Gdy go zabili, sondaże wykazały, że w Ameryce było to najbardziej znane wydarzenie od czasu 11 września. Czy taki rozgłos był dla nich wart więcej niż 100 milionów? Nie wiem, czy się tego spodziewali, ale sądzę, że bez względu na to, co twierdzą, nie mieli zamiaru ściągać żadnego okupu. Nigdy wcześniej nie prowadzono negocjacji z państwem islamskim. Dlatego były niezwykle trudne. Nigdy dotąd martwy zakładnik nie był wart więcej niż żywy. Wyjazd tam stanowił ich wspólną decyzję.
Obaj doskonale znali ten teren. Uważali, że wspólny wyjazd da im przewagę. Chcieli stworzyć mocny duet. Nie można obwiniać Johna za śmierć Jamesa. ISIS opublikowało film, który przedstawia egzekucję amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. Rozpoznano na nim innego dziennikarza, Stevena Sotloffa. Bojownik ISIS zapowiedział, że Sotloff będzie następny. Matka Sotloffa chwyta się ostatniej nadziei. On jeszcze żyje. Sotloff prosi Obamę, by go ratował. ISIS domaga się przerwania bombardowania Iraku. Shirley Sotloff, matka przetrzymywanego dziennikarza, apeluje do Abu Bakr al-Baghdadiego o litość dla syna. Stevena Sotloffa i jego przewodnika Yusefa Bokabera porwano 4 sierpnia 2013, gdy jechali do Aleppo. Steven skontaktował się ze mną w sprawie położenia cywilów w Syrii. Rano zabrałem go z granicy z Turcją i jechaliśmy do Aleppo. Na drodze czekały na nas 3 wozy. Zablokowali przejazd i porwali nas. Po stronie syryjskiej przez około 30 minut jedzie się jednopasmową drogą. Wszyscy o tym wiedzą. Ktoś może zadzwonić i powiedzieć, jadą. Na tym posterunku spędzą tyle minut, na tamtym tyle. Jedzie z przewodnikiem. Na posterunku jest 6 czy 7 przewodników, którzy przewożą dziennikarzy. Śledzenie przewodnika jest pewnie skuteczniejsze niż śledzenie dziennikarza. Od początku, gdy jechaliśmy samochodem, pytałem, kim jesteście? Czego chcecie? Lecz oni uderzyli mnie pistoletem i kazali się zamknąć. Również w więzieniu kazali mi siedzieć cicho. Rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, by odkryć, co się dzieje. Jednocześnie rodzina zabroniła kontaktu z mediami. Chcieliśmy się dowiedzieć, czego żądają porywacze. Wiedzieliśmy, że to ISIS. Sprawa była ciężka. ISIS ścięło Stevena Sotloffa, grozi straceniem Brytyjczyka Davida Cotorna. Stevena Sotloffa zabił ten sam kat, co Jima Foleya. W drugiej połowie 2014 APSI kierował mediami ISIS i wtedy zaczęto publikować nagrania z egzekucji. Departament Stanu ogłosił, że APSI odpowiada za porwania. Sprawa nie była jasna. Na pewno działali też inni ludzie, ale to APSI nadzorował porwania, przemieszczanie zakładników z więzienia w Aleppo do Rakki, a później publikował nagrania z egzekucji. Państwo islamskie wyniosło okrucieństwo na zupełnie nowy poziom, nieznany na świecie, przynajmniej w czasach współczesnych. Dużą rolę odgrywają pozostałości starego reżimu, czyli duchy Saddama. Dlatego ISIS jest takie skuteczne w walce partyzanckiej oraz w wojnie konwencjonalnej, a szczególnie w nikczemnej propagandzie. Ich największym sukcesem pozostaje wojna informacyjna. Cofnijmy się w czasie. Kto wyszkolił ludzi Saddama? Sowieci, KGB. Dlatego wiedzą, jak to się robi. Po śmierci Foleya w Syrii przetrzymywani są następujący zakładnicy. David Cameron potwierdza śmierć Davida Haynesa, twierdzi, że schwytano 2 zabójców. Haynes dostarczał uchodźcom w Syrii pomoc humanitarną. ISIS to średniowieczni barbarzyńcy.
Zamordowanie Alana Henninga dowodzi, jak barbarzyńscy i odrażający są terroryści ISIS. Potępiamy zamordowanie brytyjskiego wolontariusza Alana Henninga. Wyrazy współczucia dla rodziny. Smutne informacje o Peterze Cassigu. Robił wszystko, by pomóc innym. Dziękuję tysiącom muzułmanów dowodzącym, że okrucieństwo nie ma nic wspólnego z prawdziwym islamem. Nigdy nie wykazano chęci wymiany amerykańskich i brytyjskich zakładników, a także japońskich. Za Japończyków ISIS żądało ogromnych sum. Miało to być 200 milionów dolarów dostarczone w ciągu 72 godzin. Wiedzieli, że to niemożliwe. Prowadzili fantastyczną kampanię propagandową. Państwo islamskie wpłynęło na wewnętrzne sprawy Japonii. Dyskutowano tam kwestie zmiany 9 artykułu Konstytucji, który zabrania Japonii akcji militarnych, o ile kraj nie zostanie zaatakowany. Rozpoczęto debatę. Premier Abe przez kilka miesięcy usiłował przeprowadzić tę zmianę. Państwo islamskie o tym wiedziało i było zachwycone. Mogło wykorzystać to w swojej propagandzie. Miało wpływ na Japonię. Mogło zastraszyć cały świat. Na dodatek schwytali wtedy jordańskiego pilota. ISIS straciło Japończyków, Harunę Yukawę i Kendziego Goto. Państwo islamskie spaliło żywcem jordańskiego pilota wojskowego Muata al-Kasesbeha. Siedziba FBI, 2 listopada 2015 roku. Tutaj, Toby. Napij się kawy, a ja zdejmę marynarkę. Zobaczyłem ścięcie amerykańskich dziennikarzy. Byłem naprawdę zaszokowany. Wszedłem na Twitter, żeby sprawdzić, co się mówi, kto to komentuje i jak to tłumaczy. Nieświadomie zacząłem ściągać na siebie uwagę. Nie miałem pojęcia, kim jest Omar al-Shishani. Nie wiedziałem, że to dowódca wojskowy ISIS. Lecz on zwrócił na mnie uwagę. Napisałem, że nie wolno brać jako zakładników kobiet i dzieci za to, co robią ich ojcowie lub synowie. Koran tego nie nakazuje, lecz oni to robili. Wytknąłem im to i ściągnąłem na siebie jego uwagę. Zapytał mnie, co w tej sprawie zrobisz? A ja na to, a co chcesz, bym zrobił? Tobi sądzi, że w październiku 2014 rozmawiał przez Skype'a z Omarem al-Shishanim. Cześć. Jesteś w pracy? Tak. Sprzedaję samochody. Co powiesz szefowi, gdy przyjedziesz nas odwiedzić? Mam 3 tygodnie urlopu. Tobi, mamy dla ciebie inny plan. Przyłącza się do nas bardzo wielu bojowników, a później wracają do swoich krajów, na przykład do Europy. Obserwują nas nasi zwolennicy, bo toczy się tu wielka gra. Ale także inne kraje, rozumiem. To jest początek czegoś wielkiego. Uważam, że buduję pomost. Mogę zadać ci pytanie? Do czego to zmierza? Ja zawsze wyobrażam sobie siebie za 5-10 lat. I co będziesz wtedy robił? Teraz już nie wiem. Kontakt z tobą trochę to zmienił. Co myślałeś wcześniej? Że będę miał własny salon. To nadal jest możliwe. Wiem, to prawda. O co więc chodzi? O nic. Jestem w tym bardzo dobry. Jutro jadę do kryjówki. Zadzwoń i wszystko opowiedz.
Zadzwonię o tej porze albo trochę wcześniej. Jeśli nie będziesz mógł rozmawiać, zadzwonię później. Zgoda. Jesteś tam? Omar? Słyszysz mnie? Omar. Z kim rozmawiasz? Kogo oni reprezentują? Mówisz o dobrych czy złych? O złych. To przywódcy ISIS. ISIS to siedlisko... Oczywiście. Dlatego zainteresowałem się Kayla Miller. To nie była jakaś mistyfikacja, którą sobie wymyśliłem. Zostanę negocjatorem i spróbuję ocalić Kayla Miller. To nawet nie jest śmieszne. Przez cały czas współpracowałem z FBI. Dobrze wiedzieli, kim jestem. Wiedzieli, co robię i z kim to robię. Dlaczego zaangażowało się w to FBI? Omar al-Shishani to numer dwa na ich liście poszukiwanych terrorystów. Chcieli go dopaść. Zależało im na jak największej liczbie informacji. Lecz w sprawie Kayla Miller tweetowałem z Alizakim. Kto to jest? Nie mam pojęcia. To nick z Twittera. Dobrze wiedział, kim jestem. Od al-Shishaniego. Wiedział o wszystkim, co powiedziałem al-Shishaniemu. Prześlij mi jej zdjęcie i podaj, kiedy nasi żołnierze ją schwytali. 13 sierpnia, wkrótce skończy 27 lat. Nieważne, jak się nazywa. Mówią, że to 27-letnia Amerykanka, półtora roku w niewoli. Mamy wielu zakładników. Prześlij zdjęcie i nazwisko. Nie chcę znać jej nazwiska. Uważasz, że jesteś w kontakcie z odpowiednimi ludźmi? Którzy przetrzymują amerykańskich zakładników. Dotarłeś do nich. Wciąż tego nie rozumiem, choć dobrze to tłumaczysz. Dotarłeś odpowiednimi kanałami i okazałeś im należny szacunek, dlatego obdarzyli cię zaufaniem. Do tego stopnia, że chcieli dalej rozmawiać. Powiedzieli, że w ciągu 48 godzin dadzą mi dowód, że ona żyje. Miałem czekać. Twoim zdaniem antyterroryści partolą robotę? Nie. Ingerują w twój plan? Nie. Ale jesteś wkurzony. Antyterroryści każą ci przysiąść, stanowisz plan B. Nie mówią, na czym polega główny plan, ale ty podejrzewasz, że go spartolą. Zgadza się. Jestem na nich wkurzony. Dlatego mogę przedstawiać ich w złym świetle. I jednocześnie realizować to, co chcę zrobić. A ty chcesz uratować więcej osób. Jeśli ona nie żyje, to może uwolnię Austin Tice oraz innych amerykańskich zakładników. To jeszcze nie koniec. Ludzie, którzy ją uwięzili, ostrzegli mnie, żebym nie kontaktował się z FBI. Chcieli rozmawiać ze mną. Dlatego wymieniłem e-maile z Jeffem Rezingiem. To mail z 8 lutego. Jeff, nie bądź taki twardogłowy. Mam dobry kontakt z tą grupą terrorystyczną i manipuluję nimi jak kukiełkami.
Niech CIA do mnie zadzwoni, bo nie będą już mieli okazji, by wprowadzić do tej grupy tak genialny umysł jak mój. Nie sugeruj, że nie jestem lojalny wobec ojczyzny i nie bądź głupi. Załączam dane nowych przywódców ISIS, które zgadzają się z moimi wcześniejszymi doniesieniami. Data? 8 lutego. Wyjęli ten e-mail z kontekstu. Chcieli w ten sposób uzyskać nakaz aresztowania mnie. Odniosłem wrażenie, że robią to nie pierwszy raz. Czytając te maile, które według ciebie wyjęto z kontekstu, stwierdzam, że usiłowałeś zastraszyć Jeffa Risinga. Nigdy go nie straszyłem. Powiedziałem tylko, że będzie miał za swoje. Stary, gdy to ukaże się na Twitterze, będziesz wyglądał fatalnie. Postawiłeś później wielokropek. Czepiasz się wielokropka? Pamiętaj, że na to, co cię spotka, w pełni zasłużyłeś, zasrany krętaczu. Miłego dnia. Spójrz na inne moje maile. Często używasz wielokropka. W każdym tekście. Nie skupiaj się na wielokropkach. Można je różnie interpretować. Pewnie tak. Wyszło na to, że facet z Camden, Wyoming w stanie Delaware dyktuje antyterrorystom z FBI, jak mają prowadzić negocjacje. Tak. Lecz ja tej sprawy nie wymyśliłem. Zająłem się tym i miałem dużo lepsze niż oni rozeznanie, co czeka tę dziewczynę. I miałem rację. Zginęła dwa dni po tym, gdy powiedziałem, że czeka ją śmierć. 6 lutego 2015 roku. ISIS ogłasza, że Kayla Mueller zginęła w jordańskim bombardowaniu. Najpierw powiedzieli, że zginęła od jordańskiej bomby w domu, gdzie ją przetrzymywali. Później jednak oznajmili, ta amerykańska dziewczyna przeszła na islam i pochowaliśmy ją razem z jej mężem, islamskim bojownikiem, pokrytą muzułmańską chustą. Pragnęli udowodnić, że poznała rzeczywiste zamiary ISIS. Dostrzegła prawdziwą drogę islamu. Nawróciła się, stała się jedną z nas. Odrzuciła wasze zdeprawowane zachodnie społeczeństwo, a wy ją zabiliście. Macie na rękach jej krew. Mocna deklaracja. Nie każdy w to uwierzy, ale dżihadyści na pewno. To oni oglądają te filmy i są mocno zindoktrynowani. Millerowie od 30 sierpnia 2013 roku negocjowali uwolnienie córki. Żądany okup wynosił 5 milionów euro lub zwolnienie neurobiologa Afisi Diki. Toby rozpoczął negocjacje 2 lutego 2015 roku. Stany Zjednoczone wydają miliardy dolarów na CIA, FBI, JTTF, NSA, a tu skromny Tony Lopez z Camden, Wyoming ma możliwość uwolnienia tej dziewczyny. I co się dzieje? Zamykają mnie w więzieniu. Tobiego skazano na 14 miesięcy za groźby wobec agenta FBI Jeffa Risinga. Większość wyroku spędził w izolatce lub na oddziale psychiatrycznym szpitala więziennego. Procesuje się z rządem o 100-milionowe odszkodowanie za bezpodstawne oskarżenie. 664 dni od porwania. Wiem, co myślicie. Robi to, ponieważ jest więźniem. Przystawili mu broń do głowy i zmuszają do tego. To prawda. Jestem więźniem, nie przeczę. Lecz skoro rząd o mnie zapomniał i mój los leży teraz w rękach państwa islamskiego, to nie mam nic do stracenia.
Ten film stanowił pierwszy dowód na to, że John żyje. Odczułem jednocześnie ulgę i przerażenie. Żył, ale to, co mówił, niezbyt mi się podobało. Przyjechałem do Syrii w listopadzie 2012 roku i porwali mnie bojownicy Państwa Islamskiego. Dwa lata później wiele rzeczy uległo zmianie. Państwo Islamskie się rozrosło, zajmując duże tereny wschodniej Syrii i zachodniego Iraku. John Cantley pojawił się w wielu klipach ISIS jako narrator, który pod przymusem wygłasza różne komentarze. Oglądajcie kolejne programy. Myślę, że ich treść was zadziwi. Sądzę, że narzucili Johnowi rolę narratora w tych filmach, by z niego zakpić. Trudno określić psychologię takich działań. Ludzie oskarżają Johna, że przyłączył się do ISIS. Niech jednak pamiętają, że oni mierzą do niego z broni, nawet jeśli tego nie widać. Gdy tylko przestanie być dla nich użyteczny, wykończą go. Może jedynie walczyć o życie, wypełniając jak najlepiej ich żądania. Głosi ich przekaz, w który nie wierzy, ale żeby wyjść z tego żywym, musi głosić go najlepiej, jak umie. Te klipy mają bardzo dobrą jakość, dużo lepszą niż filmy Al-Kaidy i Zarqawiego z 2005 i 2006. To już część aparatu propagandy. Cantley powiedział na jednym z tych filmów, że nigdy go nie wypuszczą, ponieważ nosi paszport brytyjski. Mój rząd mnie porzucił. To bardzo mocne i efektywne stwierdzenie dla propagandy ISIS. Oni doskonale wiedzą, co się u nas dzieje, wiedzą, o czym myślimy. Wielu ich bojowników urodziło się i wychowało w naszych krajach. Wasz rząd ma 72 godziny na podjęcie decyzji i ocalenie życia swoich obywateli, płacąc za nich po 200 milionów. W przeciwnym razie ten nóż stanie się waszym koszmarem. Jesteśmy świadkami rozwoju dżihadystycznej wojny domowej. Islamiści pragną udowodnić swoją wyższość. Przenieśli walkę na europejskie ulice. Propaganda zręcznie to podsyca. Cieszą nas te ataki. Musimy bronić swej religii. Atakujcie ich wszelkimi sposobami. John przeprowadza wywiad z bojownikiem ISIS posługującym się płynną francuszczyzną. Mówi on, jeśli nie możecie przyjechać tutaj, nie możecie przyłączyć się do Państwa Islamskiego, zostańcie w domu, prowadźcie dżihad na zachodzie. Co więcej można powiedzieć? To międzynarodowa kampania. Nie ogranicza się tylko do Lewantu i Mezopotamii. Znam Johna i gdy oglądam te filmy, trudno mi połączyć tamtego człowieka z tym, co teraz widzę na YouTube. Sądzę, że nikt nie usiłuje go uwolnić. Skoro nie można negocjować i żadne negocjacje się nie toczą, to jak zwrócić mu wolność? Tutaj. Zrzućcie bombę, uratujcie mnie. Zróbcie coś. To na nic. Dopóki uważają, że filmy z jego udziałem przysparzają im nowych rekrutów, pozwolą mu żyć. Lecz gdy uznają, że jest już bezużyteczny, wtedy go zabiją. Mam nadzieję, że pewnego dnia powróci.
chociaż widzę, że szanse na to są naprawdę niewielkie. Myślę, że on też to wie. Prawdopodobnie nie wyjdzie z tego żywy i chyba się już z tym pogodził. Miałem nadzieję, że wszyscy odzyskają wolność. Myślałem, że to tylko sen. Nie sądziłem, że dojdzie do tego w moim kraju. John Cantley wciąż pozostaje zakładnikiem ISIS. Jeroen Erlemans 2 października 2016 zginął w Libii od kuli snajpera ISIS. Reżyseria. Tekst polski Piotr Zieliński. Czytał Maciek Szklarz.